Drodzy mieszkańcy, nasz region zasługuje na naszego posła. Pamiętaj, twój głos ma znaczenie. Szymon Jakubowski. Zapraszam do głosowania. Kolejna impreza biegowa w Karcu. Tym razem spotykamy się na biegu Jesienicz. W ogóle wiadomo, która to już edycja, czy już nie liczycie? Liczymy oczywiście, ale dokładnie która to nie pamiętam, ale od 2006 roku mamy tę imprezę, organizujemy i w 2006 roku na końcu października był pierwszy bieg jesieni w gminie Krobia. W tamtych latach, czyli w 2006 roku i trochę później, mało było biegaczy, ale z roku na rok tych osób było coraz więcej i uprawiających bieganie, biegających w gminie Krobia i nie tylko w gminie Krobia jest coraz więcej i jest to sport popularny, powszechny i dający dużo, dużo satysfakcji. Pogoda dla biegaczy dzisiaj? Wspaniała pogoda. Mieliśmy, tak jak zawsze, przedbieg z Krobi do Karca i już na trasie tego przedbiegu była piękna pogoda, słoneczko świeciło. Chłodno, ale jest to akurat, myślę, że temperatura wymarzona dla biegaczy. Miejsce wymarzone, bo tutaj leśnymi duktami biega się cudownie, mówią biegacze. Trasa jest przepiękna. Jeżeli ktoś ma duszę romantyka, to może tu przyjść i stanąć na starcie, spojrzeć na długi pierwszy odcinek prowadzący między drzewami. To jest wspaniałe uczucie, a przebiec to pokonać to już w ogóle i trochę górek i trochę błotka. No, przepiękny las w Karcu. Jest miło organizować tę imprezę i cieszymy się z tego faktu, że tyle ludzi tu przychodzi. Myślę, że wszystkim się ta trasa podoba. Oprócz tego, że się zaliczy tę trasę 3,5 km, to jeszcze można przed biegiem i po biegu spędzić tu bardzo, bardzo mile czas w towarzystwie rodziny i znajomych. Co prawda w biegu jesieni nie o czas chodziło, nie o szybkość, ale biegacze z gminy Krobia, Biegaj z Krobią, sprawdzali się na trasie z czasem. Znaczy, sprawdzaliśmy się bardziej samym sobą. Dzisiejszy bieg traktuję jako trening, jako taki mocny trening. Sezon biegowy, startowy się zaczyna. Cała jesień przed nami, więc to jako takie dobre sprawdzenie prędkości. A jak trasa? Trasa fajnie, bardzo fajnie. Pogoda idealna. Dzisiaj, wczoraj tragedia z pogodą deszcz. Dzisiaj idealnie. Słonko, ciepło. Można biegać. Jak się panią tutaj spaceruje na biegu jesieni? Dobrze, bardzo dobrze. Widzę z kijkami. Tak, tak. No bo to już nie ten wiek, żeby iść bez. Miło? Miło, aż mi się rozgrzały. Bardzo dobrze, dzisiaj pogoda super, także wszystko poszło bez problemu. A ty, Maksiu, jak sobie poradziłeś z trasą? Dobrze. Było ciężko? Widzę, że pan jest spokojnie, spacerkiem. Tak, spacerkiem, dobrze. Przyjemna trasa? Tak. Przyjemna. Grzyby może udało się znaleźć po drodze jakieś? Nie, my się nie znamy na grzybach. Ale sam bieg... Fajna impreza. Tak. Fajna, dosyć, bo co roku idziemy, wiosną i jesienią. Tradycyjnie tu jesteśmy któryś rok z rzędu i startujemy tu i jesteśmy zadowoleni. Tu jeszcze idą córki i synowa, ale naprawdę fajnie. A wam jak się podobało? Super. Nie zmęczyliście się? Bardzo dobrze, nie. A pójdziesz drugi raz na trasę? No ja. Tak.